25 lutego, Julian Krypto to nie jest porada inwestycyjna. Słuchajcie, no, co się dzieje na świecie. Zobaczcie. Rosja zaatakowała Ukrainę pełną parą. Eksplozje w całej Ukrainie, na Kijo w Kijowie. Jest Czarnobyl zajęty przez, przez Rosjan. Są lotniska ukraińskie zajęte przez Rosjan. Ukraińskie banki wstrzymują przelewy międzynarodowe, co może być tak naprawdę pomocą dla, dla świata kryptowalut, dla bitcoina przede wszystkim w podnoszeniu się w cenie. Ukraińcy mają zablokowane, mają limity, jeżeli chodzi o wypłaty w bankomatach. Zwróćcie uwagę, banki w trakcie kryzysów no, dają. Ciała, tak? W trakcie kryzysów okazuje się, że te systemy bankowe no, nie są skuteczne. Na co odpowiedzią są kryptowaluty? Jest bitcoin, ewidentnie tutaj odpowiedzią. Prezydent Biden chce uderzyć w Rosję sankcjami. Na, nałożone są już sankcje, natomiast y, przesuwa wojska również do Polski i również do Niemiec. 6 tysięcy żołnierzy, chyba w Polsce, y, y, ma się znaleźć y, oraz 7 tysięcy w Niemczech. Więc to nie jest dobra sytuacja dla Polski. Oczywiście w poniekąd jesteśmy w dobrej sytuacji, natomiast ze strony takiej geopolitycznej no, w trudnym położeniu jesteśmy. Niemniej jednak rozmawiamy tutaj o bitcoinie i o kryptowalutach. Więc mamy tutaj rosyjskie, ukraiński minister spraw zagranicznych mówi o tym, że Rosja zaatakowała rakietowo, zaatakowała Kijów, Natomiast co na to mówi wszystko Warren Buffett? Warren Buffett mówi o tym, że w trakcie wojny, w trakcie konfliktów, to są słowa z Warren Buffetta, inwestowanie w gotówkę, w złoto i w bitcoina nie jest za bardzo opłacalne. Że raczej inwestowanie w akcje. Ale czy na pewno, czy na pewno tutaj Warren Buffett ma rację, że w tym wypadku inwestowanie w bitcoina nie jest opłacalne, bo mamy trochę, mamy nowe czasy. I teraz bitcoin w odpowiedzi na to, że banki, na przykład w Ukrainie, nie wypłacają gotówki tyle, ile by się chciało, że są zawieszone transfery międzynarodowe, to czy bitcoin tutaj nie jest odpowiedzią? Biden nakłada sankcje na Rosję i w tym cza samym czasie bitcoin skacze z 34 tysięcy do 39 tysięcy. Zwróćcie uwagę, też ważna sprawa. My wandowaliśmy znać poprzez nasze narzędzia, poprzez Maximusa, tutaj na kanale 2.1. To są te alerty, tak? Widzicie, to są te wszystkie alerty. Kiedy, kiedy sprzedajemy? Kiedy są dobre momenty na zakupy? I zwróćcie uwagę, bardzo dobre momenty na zakupy te alerty wychwyciły. Warto było tutaj naprawdę w te momenty wejść. Był też wcześniejszy moment, ale przede wszystkim ten moment, kiedy się. Pojawił sygnał, plus 10% spokojnie można było na samym Bitcoinie zrobić. Warto naprawdę, słuchajcie, warto jak dostajecie te powiadomienia tutaj, nie ignorować ich, nie lekceważyć, bo to jest dodatkowe 10%. Zaraz o tym pogadamy, ile to jest te 10%, dla kogoś może być. Natomiast zwróćcie uwagę, Rosja, e, sankcje od Stanów Zjednoczonych. Bitcoin skacze do 39 tysięcy dolarów. Jak Rosja może uniknąć sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone? Poprzez kryptowaluty. Kolejny nagłówek. Kolejny nagłówek. System finansowy jest teraz dużo prostszy do Rosjan, do pokonania sankcji finansowych właśnie dzięki Bitcoinowi. Kolejny artykuł, który się pojawia. Donacje bitcoinowe dla ukraińskiego wojska bardzo mocno, gwałtownie rosną wraz z inwazją Rosji. Na Twitterze użytkownicy, wielu użytkowników pisze, aby Ukraińcy, Ukraińcy zaczęli akceptować właśnie bitcoina jako sposób na donacje. No i CEO FTX. Czyli jeden z najmłodszych miliarderów e, poniżej trzydziestki, mówi o tym, że Bitcoin może bardzo urosnąć w, w związku z kryzysem na Ukrainie. I korelacja Bitcoina z, e, z amerykańskim rynkiem akcji może być jedną, przy, jedną z przyczyn jego obecnego spadku, ale destabilizacja pieniądza w Europie Wschodniej może popchnąć Bitcoina jako zabezpieczenie. Kryzysowe, czyli tak zwany hedge przeciwko kryzysowi. I zwróćcie uwagę, w jakim my się teraz znajdujemy położeniu, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Bitcoin jest teraz, wydawałoby się tutaj, w takim trendzie wzrostowym, był trend spadkowy, ale jesteśmy w trendzie wzrostowym, więc to jest bardzo tutaj silne, silne wsparcie, które się tutaj utrzymuje. I teraz. Potencjalnie, jeżeli mamy kryzys światowy, w którym Rosja może być odblokowana od przelewów SWIFT, banki rosyjskie mogą być odblokowane, bo jeszcze nie są zablokowane. Przepraszam, zablokowane mogą być, tak. Chiny mogą mieć również problem z, ze Stanami Zjednoczonymi, a tak naprawdę Stany Zjednoczone z Chinami. I tutaj takie środki płatnicze, jakim jest Bitcoin wydają się być idealną odpowiedzią na taki właśnie kryzys w długim terminie. I zwróćcie na to uwagę. Teraz jeżeli chodzi o dane on-chain. Mieliśmy tutaj bardzo duży skup na Coinbase, jeżeli chodzi o wieloryby, co zresztą potem było widać w cenie. Ta cena urosła bardzo szybko 10% na Bitcoinie. Również długoterminowi handlerzy sprzedawali akurat na samym dołku ze stratą i to również był bardzo dobry moment na zakup. Wy tych wykresów jeszcze nie macie, ale te wykresy już zaraz do was przewędrują dla tych, którzy jesteście tutaj na tych kanałach 21. Będziecie mieli do tego dostęp, ponieważ teraz zatrudniliśmy nowych specjalistów i już zaczynają to tworzyć, żebyście mieli do tego pełen dostęp, Wy jako użytkownicy i mogli sami te alerty analizować, ustawiać te dane on-chain. Tak, więc to jeżeli chodzi o długoterminowych hodlerów. Zobaczcie, rezerwy Bitcoina za bardzo tutaj się nie zmieniają. Mieliśmy dwa takie piki, fałszywe alarmy, jeden w górę, drugi w dół. Tak? Jeżeli chodzi o skalę godzinową, jak to wyglądało, no to w skali godzinowej tutaj teraz za dużo się nie zmieniło. Rezerwa Bitcoina systematycznie, systematycznie spada. I może to jest ta odpowiedź, dlaczego właśnie rezerwa Bitcoina od tego momentu tak mocno spada z giełd. Ponieważ te osoby, które wypłacają tego bitcoina, czyli prawdopodobnie osoby, które mają tych bitcoinów naprawdę dużo, w większości też, to są osoby świadome, co może się zadziać na świecie za jakiś czas, że tak naprawdę żadne te altcoiny tutaj nie będą dobrą inwestycją, jeżeli będzie naprawdę konflikt zbrojny eskalował. Szczególnie nie mówię na, na Ukrainie, ale mówię pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Żadne te altcoiny nie będą tak naprawdę dobrą inwestycją. Pewną inwestycją. Pewną, ok? Ale Bitcoin nie jest oparty na żadnym zespole. Zanim nie stoi żadna firma, która może upaść. Zanim nie stoi żaden zespół, który może się rozpaść w trakcie kryzysu. Bitcoin wydaje się tutaj najbezpieczniejszy. Na ten moment długoterminowo słuchajcie, e, jeszcze jedna sprawa, Moż, mogą się wydawać również bezpieczne, e, e, bezpieczne bezpiecznie emitenci stablecoinów algorytmicznych, tacy jak MakerDAO, które emituje DAI, ostatnio tutaj trochę zaczęło wzrastać, ten market cap DAI, MakerDAO też urósł, jeżeli chodzi o e, ostatnie godziny, kilkanaście, dziesięć procent w stosunku do dolara, fraks. Ostatnio stosunkowo duży mint, jeżeli chodzi o coiny fraksa, i tutaj również może się pojawić dosyć duży wzrost fraksa, ponieważ jest bardzo duża dywergencja, jeżeli chodzi o Frax Shares, a market cap fraksa, bardzo mocno spadła jego, jego wycena, tak, fraksa, z tego poziomu do tego poziomu. Natomiast tutaj był rozpoczęty bardzo, bardzo duży mint, jeżeli chodzi o fraks. Więc potencjalnie jest tutaj bardzo dużo dywergencja i bardzo dużo do zrobienia. No i Luna, która też już pokazała, tak, jako największy emitent algorytmicznych stablecoinów, tutaj zaczęła się odbijać. No i mieliśmy również tutaj dosyć duży wzrost market capu, jeżeli chodzi o Lunę, ale jeszcze tutaj pole do popisu wydaje się, że jest. I teraz, jeżeli. Mamy takie, taką sytuację, że otrzymujemy te alerty od bota. Słuchajcie, to zdaję sobie sprawę, że czasami je ignorujemy, czasami ich nie ignorujemy, to tak naprawdę każdy wydaje się, że tutaj działa indywidualnie, sam dla siebie swój kapitał broni. Ale słuchajcie, warto, warto, jak dostajecie taki alert na, na zakup albo na sprzedaż nie chodzi o to, żeby w każdy alert wykorzystywać i w każdy alert wchodzić, bo to, to są tylko alerty, które działają na podstawie pewnego oprogramowania, to znaczy zobaczcie, one nie są idealne, ale są bardzo, bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o generalny, generalną pomoc, ponieważ one działają na podstawie RSI oraz rezerw bitcoina i stablecoinów. Jeżeli RSI jest odpowiednio wysoko i wzrośnie odpowiednio wysoko rezerwa bitcoina, wtedy się pojawia sygnał na spadki. Z tego poziomu do tego poziomu 9%. Nawet z tego poziomu do tego poziomu 5% praktycznie. Jeżeli natomiast spadnie RSI, jest odpowiednio nisko i wzrośnie odpowiednio wysoko rezerwa stablecoinów, pojawia się sygnał na wzrosty. Tak jak tutaj się pojawił, tutaj się pojawił, tutaj się pojawił. Praktycznie 10% można było jeszcze tutaj dodatkowo zrobić. I słuchajcie, 10%, 5%. Czy takie sygnały jak, jak ten sygnał, tak? Z tego poziomu do tego poziomu, ok? Czy takie sygnały? Tutaj sprzedaż i tutaj zakup. To jest dodatkowe 3-4% na Bitcoinie. Słuchajcie, to się może wydawać, że to jest niewiele, ale porównajcie sobie, jakim, jakim kapitałem dysponujecie. Czy nie 100 tysięcy, 10 tysięcy, może 1000 dolarów. Tak? I zastanówcie się, ile to jest 5%. Jeżeli te 5% możemy robić dziennie, codziennie, raz na jakiś czas, mając takiego czarnego łabędzia, który dajmy na to zabierze parę procent, to jest normalne. tak Natomiast systematycznie gdzieś tam podejmując dobre decyzje sprzedażowe albo zakupowe w oparciu o jakąś analizę, to słuchajcie, to, są, to się robią naprawdę duże pieniądze. Przy takie 5% nawet. Zrobionego profitu, plus yy, dziennie i co siódmy dzień, taki, taka strata jakaś, która może być, to jest po miesiącu plus 90%. Czyli praktycznie podwajanie kapitału co, co miesiąc, tak? Podwajanie kapitału co miesiąc, więc tutaj, słuchajcie, warto, warto, jeżeli dostajemy takie sygnały, usiąść nad tym, przyjrzeć się temu i słuchajcie, zrobić tak. Wejść po pierwsze na tego bota na Telegramie. Sprawdzić tutaj. Tutaj macie to wszystko, tak? To jest bezpłatne dla Was. Sprawdzić tutaj rezerwy, wykresy, tak? Tutaj dostajecie takie zestawienie. Poklikać sobie to jest pierwsza sprawa. Kolejna sprawa, wejść na MAX Data Charts, sprawdzić, czy tutaj się coś nie zmieniło, tak? A za chwilę będziecie już mieli takie zaawansowane wykresy, też do Waszej dyspozycji i będziecie mogli to programować, bo pracujemy już od paru miesięcy nad tym zespołem. Więc tak to wygląda. Teraz podsumowując, na ten moment zobaczcie, tutaj się za dużo nie dzieje, jeżeli chodzi o zmianę rezerwy bitcoina, prawda? Za dużo się nie dzieje, jeżeli chodzi o zmianę rezerwy również stablecoinów, więc nie widzimy za, za dużych przepływów bitcoina czy, bitcoina czy stablecoinów. W związku z tym to, co możemy analizować, to możemy analizować sytuację, jaka jest na świecie. Sytuacja na świecie jest taka, że jest konflikt. Potencjalnie w trakcie tego konfliktu może bitcoin nabierać na sile teraz ze względu na blokady bankowe na początku na Ukrainie, a zobaczymy, gdzie będą i dalej. I tutaj po prostu może Bitcoin nabierać faktycznego, praktycznego znaczenia dla wielu, wielu inwestorów. Przy czym pamiętajcie, jeżeli co, cokolwiek będzie eskalować na świecie, giełdy, jakiekolwiek, nawet Binance potencjalnie, nie będą, nie będą na pewno tutaj bezpiecznym, takim bezpieczną, pewną przystanią. Jedyną taką bezpieczną, pewną przystanią, najbardziej bezpieczną z tego wszystkiego będzie Bitcoin. I Bitcoin, ale nie na giełdach, tylko na portfelach. I najlepiej prawdopodobnie nawet na portfelach zimnych, a nie, a nie tych gorących, bo ty, z tych gorących też można jakoś to w miarę, może nie tyle łatwo wykraść, co jak ktoś pogłówkuje, jak ktoś się źle zabezpieczy, to można te bitcoiny jakoś tam te hasła do tego wszystkiego potencjalnie potencjalnie gdzieś tam podobno zdobyć. Ok, więc to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dodaję wam troszkę takiej wizji, co może się tutaj wydarzyć, ale oczywiście pamiętajcie, decyzje podejmujecie sami i też pamiętajcie, że za kilka godzin ta analiza może się zmienić, może być inna, ponieważ dane się zmieniają bardzo, bardzo dynamicznie. Ok, na ten moment to tyle. Wszystkiego dobrego. Tutaj te analizy polecam na kanale 1.1. śledzić i jeszcze sobie wpisywać. Tutaj znajdywać na kanale 1.1 podsumowania tygodnia. Jeżeli chcecie zacząć korzystać z tych listingów, co tydzień robimy podsumowania tygodnia Tier 3 i co tydzień również robimy podsumowania tygodnia Tier 2. W każdym tygodniu takie podsumowanie wychodzi. Więc zanim zaczniecie z tych narzędzi korzystać, to po prostu prześledźcie sobie naprawdę wszystko historycznie, jak to wyglądało. Bo robiliśmy i dobre decyzje, i decyzje, na których się dużo uczyliśmy. I podejmujcie po prostu, e, zanim zaczniecie jakiekolwiek działania, jakiekolwiek tra tradowanie, jakiekolwiek wymienianie swoich kryptowalut, to przeanalizujcie, jak to wyglądało historycznie, żebyście też zrozumieli, jakie tutaj są możliwości, i na, na co po prostu należy uważać. Ok, także na ten moment nie sugeruję żadnej zmiany tutaj. W cenie bitcoina. Natomiast to, co sugeruję, to sugeruję tutaj na razie ten, ten trend potencjalnie. Aczkolwiek, oczywiście, zobaczymy, jak to będzie. Wszystkiego dobrego i niech Hossa będzie z nami.